tego dobrego. Albo coś się zmieni i Polska będzie Polską, albo nas powywożą stąd. Nogami do przodu. Może to jest brutalne, ale taka jest prawda. Tym bardziej, że tu są osoby, jak widać, i w podeszłym wieku, i bardzo chore, które się zdecydowały mimo wszystko. Mamy dwie osoby rakowe, mamy zawałowców, mamy takich, którzy nie powinni siedzieć na tych krzesełkach, bo mają zrujnowane kręgosłupy, ale kogo to obchodzi? Czapka w to ma, czapka w tamto, jak w Chinach. My jesteśmy tylko potrzebni do głosowania, jesteśmy tylko numerami NIP, PESEL, REGON. Dowody nawet do nas nie należą, nie są naszą własnością, tak nas policja ostatnio powiedziała. Wiecie co, to są przepisy 60. lat, a mamy 2008 rok. Pytam się, czy pan minister Schetyna wie o tym, że ma takich funkcjonariuszy? Boże, no kogo myśmy wybrali? Państwo działacie w interesie społecznym. Czy wszyscy są tutaj pokrzywdzeni? Czy... Tak. Tutaj z ostatniej chwili mogę powiedzieć tak. Tego człowieka...